Fuck. Trapa mam pada maaak! Ale wyrwałem wave'a! Żyję! Hello? Ej, co ty tu robisz? Siema, cześć! Karna wideo, część trzecia, startujemy! Nadszedł wielki dzień, to znaczy weekend. Zaczął się długo wyczekiwany double exp i skill. Zaczęliśmy expienie od Verhen, ale nic się w sumie tam ciekawego nie działo. Double zacząłem z prawie 112 levelem oraz skillem 65 w klubie. Nie sprawdziłem w sumie jaki był najwyższy level na początku double, ale jakiś dzień czy dwa wcześniej był to Royal Paladin Abstinence z 205 levelem. Już o godzinie 10:05 na serwerze zaczęła się kolejka, a o 11:00 trzeba było czekać aż 1,5 godziny na zalogowanie się. Kolejki trwały przez cały double. Jeśli nie zalogowałeś się od razu po save serwerze, to niestety musiałeś czekać godzinami, by pograć na karnie. Na Verhenach nie siedzieliśmy jednak zbyt długo, bo pojawiało się tam coraz więcej ludzi. Postanowiliśmy poszukać innych spotów. Oczywiście wszystko co najlepsze, czyli wszelkiego rodzaju spektry czy lawalurkery były pozajmowane, a na Oramond West wciąż nie było Quar. Nie wiem skąd się wziął ten pomysł, ale poszliśmy na Darashi na Wyrmie. Nie było źle, ale jakoś super dobrze też nie. Maksymalnie w piku mieliśmy chyba z 2 800 000 czy 3 KK, a lot był dużo gorszy niż na Hienach. Tylko żeby to, nie wiem jak to będzie z profitem, żeby Paladin nie jęczył, że te, że mamy wastę. No to kurwa nie mamy wastę. Ej, Gashi, weź mi. O, ktoś leży. Kto to? Konsi, konsa. Zrobiliśmy tam dwa refile i wciąż szukaliśmy jakiegoś spota. Zaczęliśmy quest Dream Courts u wróżki, by móc wchodzić na elfy. Na tych levelach była to naprawdę niebezpieczna wyprawa. Czekajcie, ja nawet nie wiem, które to elfy, które to wy... Co? Kurwa, Kons nie żyje. Ryzyko ogromne, a korzyści niezbyt duże. X był słaby, a lud taki sobie. Pierwsze biliśmy przed zamkiem biegane klaty, a potem przeszliśmy na trapa za ladę. To znaczy magiczne profesje się tam skitrały, by rzucać bombki i atakować moby z bezpiecznej pozycji. Ja w tym czasie lurowałem z każdej strony moby i biegałem z nimi uważając, by nie paść na combo. Fuck. Trapa mam padam, kurwa! Ale wyrwałem wave'a! Żyję! Hello? Ej, co ty tu robisz? Miałem tam dwa, weszły do środka. Kurwa, nie, oni napadają! Dobra, dobra. Idź ich ratować, ja to ciągnę. Idę z lurką. Ogólnie tego poranka chyba było więcej chodzenia i marudzenia niż faktycznego expienia. Do południa każdy był zmęczony i poddenerwowany. Postanowiliśmy, że zrobimy sobie chwilę przerwy. Postawiliśmy sobie postaci na skill, by nas nie wylogowało i byśmy nie trafili do kolejki. Odpoczęliśmy, by później, jak wróci Golden, poexpić jeszcze chwilę. Zrobiliśmy jeszcze w sumie dwa hunty. Pierwszy z nich to Sfinksy i Sabi, inspirowany streamem Crownego. Akurat tak się udało, że nikt tego nie bił, więc z ciekawości i my spróbowaliśmy swoich sił. Dead. Co się wyjebał ty? Ta ja... No taki nieciekawy początek bym powiedział, ale to w sumie pierwszy raz na tym spocie na takich levelach bijąc w ten sposób, przynajmniej dla mnie. Nie docenialiśmy trochę tych mobów i tak się to musiało skończyć. Nie poddawaliśmy się jednak i staraliśmy się expić dalej. Biegaliśmy sobie koło mostka, ale z czasem pojawiało się coraz więcej ludzi poprawiających nasze bomby i atakujących nasze moby. Próbowaliśmy też bić Sfinksy na południu, ale to wciąż było za mało na tyle osób. Expiliśmy tam około 50 minut, gdzie wbiłem tylko dwa levele. X byłby może ok, ale waste tam jest ogromny. Weź mnie! Kurde, duwa. Nie, Konsi do duwa, lol. I na górę. A tam ktoś jest na dole. Ile to waży? Macie tam, po prawej na górze jest. Widzicie? Nie. Zacięła mi tu, o. Ile to waży? 228. Wyjebałem się, typ mnie blokował. Kurwa! Ja też się też pamiętam. Drugi hunt to oczywiście znane wam już Verhieny. Chcieliśmy przepalić chociaż tego dnia staminę. I gleba padłem i pakuję. Wyjebał się? Tak. Ja pierdolę. Nie siedzieliśmy tam jednak zbyt długo, bo mimo dwóch desek po 20 minutach skończyliśmy hunta. Poszliśmy skillować i regenerować staminę, by z samego ranka w sobotę w pełnym składzie przeatakować dubla. Zakończyłem ten dzień ze 120 levelem. Powiedziałem dwóch desek? A no tak, łapcie jeszcze jedną. Tyle słabo było. Dobry, dobry był. Możesz zrobić mi, kurwa. Padłeś? Zbierzcie to. Jest w chuj tych hien, kurwa, gdzie mi jesteś? Mi zostało 50 awa, no kurwa. Pekos, nie! Pekos, kurwa, spierdale. Ej, ktoś padł. Lol.
ginę, jestem w trapie, tu po lewej. Czekaj, idę, ale... Demę, wybij, to ja idę po niego. A dobra, wyszedł. Nie jesteś w trapie, wybijcie, to musimy pozbierać gościa. Demę, w dół. Golden pata, nie ktoś. Nie ktoś. Padam, kurwa. Padłeś? W dół. Ja pierdolę, kiedy mi z dym. Drugi dzień Dubla zaczęliśmy od razu od XP'a na hienach. Nie było się co oszukiwać, wszystkie bestspoty miały długie kolejki, a tak trafiliśmy, że akurat tego dnia hieny były wolne o tej porze, cała jaskinia. Siedzieliśmy więc na południu i klepaliśmy to aż do save serwera. Czekaj, konsul, dawaj tu, przebiegł. Oho, nie mam manewru, jest kurwa. Leż. Tylko, że no... Nie wiem, to wygląda, nie wiem, czy laga miałeś ko... O kurwa. Tu jest raz, uwaga. Nie dam rady przyjść, pisze mi konsul. Biegniałem na potrzeby, czy jak to wyjdzie. Ale tam będzie pis zauważy, bo to ten wielki rus. No tutaj bijemy normalnie po parę młotków. Ewentualnie możemy przeraszować do roleplaysa. Nie raszułem rady. Mogłabym to wybić chyba. O, karny konsul tutaj leży. Z drugi dead? Tu jest znowu dead. Lepiej nie pisze. Czekaj. Bolurka w chuj. Ej, dlaczego gasi? Kurwa. A pięknie. Mimo deadów wciąż oraliśmy hieny. Kręciliśmy tam ponad 3 kk, a w piku mieliśmy coś około 3,6 do 3,8. A do tego cały czas niemały profit. No, czekaj, biegnę, ale idę z murą. Uważajcie. Czekajcie, bo tutaj... Kurwa, padł. Dacie radę to wybić? Po save serwerze zalogowaliśmy się wręcz natychmiast, by uniknąć kolejki. Wiele osób się śmiało, że albo logujesz po SS, albo nie grasz do dnia następnego i może bym się z tego śmiał, ale serio, ludzie kilka godzin musieli czekać, by móc zalogować się na karne. Wizja disconnecta była zatrważająca. Od razu po zalogowaniu wbiliśmy z powrotem na hieny, póki nie zleciały się tłumy. W sumie to byliśmy zapisani na inny spot na później. Stamienki i tak nie było, więc oraliśmy naszą jaskinię dalej. Bez kitu, siedzieliśmy tam tyle czasu wcześniej, tego dnia jak i później, że aż mówiliśmy na to nasza jaskinia. Bardzo nam się tam podobało. Ostatnio co kilka dni borykam się z disconnectami o stałych porach. Nie będę wchodził w szczegóły, ale właśnie na ten dzień wypadł ten disconnect. Musieliśmy być czujni, żebym nie padł, chociaż mnie martwiło co innego. Oczywiście o niekończącą się kolejkę mi chodzi. Postaraliśmy się, by w momencie DCK miał na sobie jakieś moby, by anti-kick system przytrzymywał mnie na chwilę w grze, aż zdążę wrócić. Bez mobów pewnie by też się udało, ale lepiej nie ryzykować. Co do minuty dostałem DCK i próbowałem się zalogować jak najszybciej mogłem. Udało się. W ten sposób wbiłem znowu do gry, nie stojąc w kolejce. I jestem, dobra. Szybka akcja, reanimacja. Easy giereczka. Easy, gramy dalej. Biliśmy hieny 2 godziny i wyszliśmy, bo zaczęło się tam schodzić coraz więcej osób. Wykorzystaliśmy ten czas na refill, kupno kasków i takie tam. A właśnie, bo tego dnia wygraliśmy domek w karnie, za który zapłaciliśmy 1 200 000. W sumie nawet tanio. O godzinie 13 zwalniały nam się krypty, bo akurat krony z ekipą skończyli tam expić. Ruszyliśmy więc na expa. Poszliśmy na piętro minus 2. Oczywiście zabombiliśmy całe pomieszczenie. Ja i Golden lurowaliśmy moby z dołu i z lewej strony i biegaliśmy z nimi, podczas gdy Mag i Druid zabijali je najprędzej jak mogli. Exp na tym spocie był naprawdę dobry, a expiłem bez boosta, jedynie sprayem na krypty. Na ten poziom nikt nawet nie zajrzał, gdy tam siedzieliśmy. Większość wciąż biła moby na mostku, a tutaj w ciszy i spokoju mogliśmy wbić parę leveli. Jedyny problem tego spota to duży waste. Był to ostatni nasz hun na tej miejscówce. Siedzieliśmy coś ponad godzinę i wbiłem w sumie 131 level. Dałem loga, co było równoznaczne z rezygnacją z dalszej gry tego dnia. Level 131. Ostatni dzień Dubla zaczynaliśmy tak samo jak dzień poprzedni, czyli miły huncik w naszej jaskini. Tym razem jednak trafił mi się prej na werechieny szamany, więc postanowiłem sobie dodatkowo dokupić za kartki prej na zwykłe werechieny. X był wyśmienity. Momentami dobijaliśmy prawie do 5 kk na godzinę. Przynajmniej dopóki mieliśmy staminę i boosty. Levele leciały jak szalone, ale nie obyło się bez desek. Znaczy ty Hellfire, kurwa, O kurwa, padłem. Lasy miałeś? Tak. Tym razem już miałem blesy kupione za Tibia coiny, więc plecaka nie straciłem. W sumie to zabawne, kupując blesy TC zapłaciłem może z 10k więcej niż gdybym kupił je normalnie. Expiliśmy na hienach aż do SS, dosłownie do samego końca. Minutę przed nawet podjęliśmy złą decyzję, by przeraszować spota aż do wyjścia, zanim wyłączą serwery. Rush? Rushujemy? Zdążymy w ogóle? Dawać, Golden, gdzie jesteś? Tu jestem. To dawać, dawaj lewo, góra.
Nie, wiesz, to jest taki mastermind, ale dobra, lecimy. To co tu mogłeś wejść? Kurwa, teraz ja go zamknę. Bicie to tutaj, Pekos nie przejdzie. Ja to wyciągnę Pekos dalej w prawo jak mogę. Jak coś to krzyczy, to podlecę do ciebie jeszcze. Biegł. Jest tam, dobra. Biegł, to musimy wybić. Kosi! Kurwa, padł. SS będzie, SS będzie, no. Pekos, nie padnij, nie padnij. Masz? To jest 920 waży. Wyjeb wialki. Wezmę. Dobra, mam. Ringa nie zdążyłem, kurwa. Kurwa, no szkoda, że padnę. Ostatnie kroty. Szybkie dologowanie do gry, by zdążyć przed kolejką i szybko wybiegliśmy z jaskini. Po refilach trzeba było sprzedać luta. Głównie to o Rashida chodziło, bo akurat to był pierwszy dzień, gdzie wszyscy ukończyli questy i mogli odebrać zaległe pieniądze za przetrzymywany loot. Przy okazji też posprzedawałem luta ziomeczką z ekipy. W sumie chcieliśmy jeszcze skoczyć na jakiegoś hunta, ale... Ty, nie pogramy. Battle AI coś mi wyświrował. Wywaliło mi Tibie. No, no. Ale jesteś online szybko. No, dawaj, ja się zalogujesz szybko. Nie mogę zalogować, prób. Logować. No ja pierdzie. Kurwa, Pekosa wylogowało. No, crashy czasami się zdarzają i nie jest to nic przyjemnego. Teraz, niestety, skutkował on od razu wylądowanie w kolejce. Musieliśmy się pożegnać więc z MS-em. Poszwędaliśmy się jeszcze chwilę po różnych spotach, zabiliśmy sobie Kroazura i dobiłem w sumie 141 level. Zrezygnowaliśmy z dalszego marnowania staminy. Rozwiązanie było tylko jedno. Poczekać do rana i przeatakować ostatnie godziny dubla. Tutaj skorzystałem też z okazji, że niedawno lutowałem Falcon Plate na Sekurze i dokupiłem jeszcze jeden 8-godzinny training club, by dobić 89 club fighting. O poranku następnego dnia wstaliśmy wcześniej, by od 7 katować werechieny i dobić nieco levela przed końcem dubla. Mimo, że chyba jak co dzień padłem, to i tak wbiłem upragniony 150 poziom. Tak więc, 150 poziom, prawie 90 club fighting, chyba całkiem dobry wynik. Ja tam z dubla jestem zadowolony. Wspomnę też, że podczas XP'a na hienach zrzuciłem kilka tysięcy Great Potionów, których używałem aż chyba do 180 levela. Dzięki za oglądanie karnej dętki wideo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.